Cześć wszystkim, tutaj Baneku i witam was w kolejnej części naszego Let's Playa z gry Syberia. Więc w ostatnim odcinku przyszliśmy do notariusza i mamy z nim teraz porozmawiać na temat ostatniej woli Anny. Także cóż, nie pozostaje nam nic innego, tylko znajdźmy, gdzie ten dziad siedzi, bo na razie nie mogę go jeszcze za bardzo pookradać. Wszystko, co tu jest, chociaż mogę. Patrzcie, o. Uhu. O matko. Wszystko jest jakieś, kurde, ściśle tajne, naprawdę. Wiecie, co my mamy w inwentory? Czy mamy coś, czego możemy tutaj użyć? No nie bardzo, mi się nie wydaje przynajmniej. To wyjdźmy stąd. Naprawdę, żeby jego znaleźć, też będę musiała się napracować? Czy jednak on będzie na mnie czekał? Halo! Witam pana. O, jest. Panna Walker, jak mniemam, jak minęła podróż? Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Proszę usiąść, panno Walker. Proszę. Okej. Okay. No to siadam. Hejho! Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Oczywiście, oczekiwałem pani. Anna. Czy nie wydaje się panu podejrzane, że Madame Wollarberg odeszła tak nagle? Jej śmierć jest dla nas zaskoczeniem. Zawsze sprawiała wrażenie osoby pełnej energii. Żałuję, że nie udało mi się jej poznać. Anna Wollarberg nie była jedynie moim zaufanym klientem. Była także moim serdecznym przyjacielem. Kate. W pewnym zakresie prawnie reprezentuję spółkę Universal Toy Company. Odpowiadam za... Tak, wiem. Doskonale się rozumiemy, panno Walker. Aha, no to się dogadaliśmy. Misja? Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana, niźli wydawałoby się na początku. Dlaczego? Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Wollarberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć tę transakcję jak najszybciej. Rozumiem. Aż nazbyt dobrze, panno Walker. Ale? Widzi pani, jest spadkobierca, panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, Madame Wollarberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Cóż? Panno Walker, proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Wollarberg przysłała mi ten list 2 dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym panią poinformował. Przeczytam pani ów dokument. Okej. Okay. Już się boję. Co się dzieje? Jaki spadkobierca? Jestem już stara, czuję, jak życie ucieka ze mnie szybciej niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Dlaczego knuć pogrzeb własnego syna? Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Valadilainę i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. No nie! Come Dobrze on. Rozumiem. Skoro Hans Wollarberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Wollarberg przebywa gdzieś na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła gdzieś pani przestudiować go Super. Sobie w wolnej Super! Chwili. Jest gdzieś na Saharze, to jest więcej taki sam obszar poszukiwań. Gdzieś na Syberii. Pani się szuka. Jestem już teraz, ratatata, spadkobiercą. Powtarzam, Hanna to żyje. Nigdy nie miałam możliwości ponownie spotkać się z moim drogim bratem. Na szczęście byliśmy z Hansem cały czas blisko w naszych myślach. Przez te wszystkie lata wiedziałam, jakie są koleje jego losu, gdyż spadkobierca...
Gdyż sporadycznie przesyłał mi wieści. Czasami pisał listy, ale były krótkie, gdyż od czasu do czasu tego nieszczęśliwego wypadku Hans nie lubił słowa pisanego. Nieszczęśliwy wypadek, okej, zapamiętać. Przesyłał mi jednak projekty automatów, które chętnie tworzyłam w fabryce. Przyznam, że przyczyniły się one znacznie do sukcesu fabryki Wellerbergów. Hans miał zawsze ten wspaniały dar poprzez wyjątkowe połączenia trybów i sprzężyn do wkładania życia w obiekty. Mój brat jest geniuszem w dosłownym znaczeniu tego słowa. Wróćmy jednak do spraw bieżących. Możesz być spokojny, że mój brat nie będzie miał nic przeciwko sprzedaży fabryki. W momencie, gdy czytasz ten list, to ja już odeszłam, więc to do niego zwróć się z tą sprawą. Ostatni list otrzymałam od Hansa pół roku temu. Został wysłany z północnej Syberii. Z przykrością przyznaję, że nie mam żadnych świeższych wiadomości. Zdaję sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji moje wyznanie cię pozostawia, ale pragnę umrzeć z czystym sumieniem. Byłabym ci wdzięczna, drogi Maltry Alfonty, gdybyś poinformował o tym fakcie amerykańską firmę prawniczą, z którą załatwiłam owe sprawy. Jestem już stara i taka zmęczona. Pozostaję z szacunkiem i przesyłam ostatnie pozdrowienia. Anna Wollerberg. Czy Anna Wollerberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie, panno Walker. Powiedziałem pani wszystko, co wiem. Jedźmy gdzieś na północną Syberię. Sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Wollerberga. Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć, panno Walker, że jest mi doprawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No to pięknie. Super. I co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki. Klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, panno Walker. Super. Do widzenia panu. Super. Świetnie po prostu. O, Jesus Christ, marchewka. Dobra, czy coś tutaj możemy... To są jakieś drzwi, bo ja przyszłam tędy, a co jest tam? Pogoni mnie, że nie mogę. Nie ma potrzeby tam iść. Nie mogę tam iść, dobra. U niego już nie mam co podkraść, po prostu nie chciałabym tu wracać do tego pokoju, dlatego chcę go tak... No dobra, czyli ten pokój opuszczamy. I w poczekalni, czyli tu, gdzie byliśmy przed chwilą, ma być klucz do fabryki. No więc niestety obawiam się, że to jest to. No bo tu innej opcji nawet nie bardzo... No nie ma, ewidentnie nie ma. Dobra, idziemy grzebu. Dawaj, Anna. My sobie nie damy rady. Escape. Mogę go na przykład... Nie tak się robiło. Robiło się tak. I tak. Kapelusz. Mogę otworzyć. Mogę mu wsadzić małe koło do kapelusza? Nie mogę. Co my tu mamy dalej? To jest do otwierania kapelusza tylko. Pom, pom. Dobra. O, matko droga. O, Jesus Christ. No dobra. Próbujmy coś podwędzić z tej wcześniejszej izby, bo tutaj też było coś, co mogłam wziąć, ale było mi powiedziane, że nie mogę tego na razie jeszcze zrobić. Co to? Co ukradłam? Laskę? Tak, nie, jakąś taką... No coś takiego dziwnego. No dobra. Nie no, wychodzić nie chcę. Chciałabym jednak dostać ten klucz. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Czy ta laska może jest tu pod czegoś potrzebna? Klucz teleskopowy. Nie. Widzicie co? Mam jeszcze jedno podejrzenie, że tam... Nie tu, nie idź do niego. Nie. Mam jeszcze jedno podejrzenie, że ja jednak muszę wyjść i dopiero będę mogła tu wrócić. Chyba, że ona powie, że nie. No nie, tak nie powiedziała. Chyba, że klucz teleskopowy, to co wzięłam, to już jest klucz, a z tym robotem się nie muszę na razie jeszcze bawić. Tak mi się wydaje. Nie będę zamykać drzwi, chcę mieć tu powrót. Dobra, to jest tak, chyba w tą stronę był ten cmentarz. Tak, mi się wydaje.
Albo te drzwi, z którymi sobie nie radziłam. Były takie jedne drzwi, z którymi walczyłam. Nie wiem, czy pamiętacie. O, ktoś mnie kocha. Halo? Halo? Kate? Dan? Tak się cieszę, że cię słyszę. O. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? O, stare. Byłaś na pogrzebie, była męcząca i głównie mokra. Ale czuję się dobrze, zwłaszcza gdy ty... Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy... nie zupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. Skoro już o tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolne popołudnie jutro po lunchu. Odbiorę się z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O 8:00 mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć... Moja biedna pszczółka. Moja biedna pszczółka. Dan, sądzę, że spotkanie z Goldbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate. Jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Nigdy nie Dan, musisz ubierać zbyt dużo, tam brzmi, jak ona naga chodziła. Będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów. Rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Czemu on mnie nie rozumie? Muszę zostać trochę dłużej. Dan, nie gniewasz się, prawda? Ależ Kate, Katie, nie możesz mi tego zrobić. Przecież chodzi o kontakty z Goldbergami. Łączą się z tym miliony dolarów. Mhm. Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję, dobrze? Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię, skarbie. Well... Chyba już nie masz męża, czy tam chłopaka, czy narzeczonego, ciężko stwierdzić. Dobra. Czy to jest to wejście? Czekajcie, bo ostatnio się tu męczyłam, pamiętacie? Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Tak wiem, ale ja tu ostatnio czymś ruszałam już wcześniej. Klucz teleskopowy. Maj. Wow. Wow! Aż ścięło grę! O, jest kastenka. No i mam wstęp do fabryki, tak? Jestem w fabryce. Dobra. I teraz muszę szukać jakiejś informacji o Hansie. A, tu jest 5 dróg. Dobra, pójdziemy od lewej. Żeby wszystko po kolei spróbować znaleźć. Nie wiem, co my tu mamy, ale spróbujmy tu wejść. W zasadzie naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Ale gra wygląda też na bardzo, bardzo rozbudowaną. Wygląda mi na to, że bardzo, bardzo dużo czasu zajmie poradzenie sobie z tym wszystkim. Wejdę tędy? Okej, czyli mamy pierwszy pokój. Pierwszą izbę tutaj, pierwsza z lewej. O matko. Aha, i mam jeszcze taką jedną sprawę, ponieważ wiem, że dużo z was grało w Syberię, bo jak gdyby sami mi o tym pisaliście. Moment, bo ten dźwięk mi się nie spodobał. To zabrzmiałoby, coś się miało stać. Ponieważ wiem, że dużo z was grało w Syberię, chciałam was poprosić w miarę możliwości, żebyście mi nie podpowiadali, bo tak jak wspomniałam, gram w ciemno i chciałabym mieć szansę sama poznać tą grę i sama się czegoś o niej nauczyć. Jeśli czegoś nie będę wiedziała, to na pewno się zapytam. Także... raczej prosiłabym, żebyście dali mi szansę troszeczkę pozwiedzać samej. Bo ja sobie zdaję sprawę, że to może być męczące, jakby doskonale wiecie, gdzie powinnam być, a ja krążę gdzieś nie wiadomo gdzie. Ale prawda jest taka, że no tak jak mówię, ja w tą grę jeszcze nigdy nie grałam i bardzo bym chciała mieć szansę sama poznać czegoś, dowiedzieć się czegoś w tym świecie. Co my tu mamy? Chyba nie działa. Mhm. Czemu nie działasz, co? Czemu nie działasz? Bum! O, what the hell? Czy ja spuściłam ten młyn, który był na zewnątrz? Chyba tak. Uruchomiłam młyn. Fajnie. I to coś teraz robi?
Coś słyszę. Nawiew jakiś włączyłam może? Czy coś? Słyszycie ten wiatr, prawda? To nie jest tak, że jestem coś rozdrałam. Coś stworzyłam. Coś stworzyłam. Coś słychać. Hu, hu, hu. Gdzie? To jest naprawdę ciekawe, bo nie mam pojęcia gdzie i tak chodzę i szukam. Co my tu mamy? Więcej maszyn. I to jest tyle. Tam, tutaj nigdzie dalej nie mogę iść, tak? Tu z tymi maszynami też nic nie bardzo jest cokolwiek, co mogłabym zrobić. Czy z tego wynika, że tutaj nic już nie mam dla mnie do roboty w tej części? Ale tu jeszcze była jakaś część. No, labirynt, istny labirynt. Znowu telefon. Halo? Tak, słucham. Katie, co się stało? O Boże! Moja mała różyczka. Mamo, nie przeszkadzaj! Skontaktować od wielu godzin, kochanie. Nagrywam! Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. Co? W Europie? Mój Boże, och, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca, ale wystarczy już tego. Mów, gdzie jesteś? W Paryżu, Londynie, Wenecji? Valadilajny, tak wiem, to trochę na uboczu. A cóż ty tam porabiasz? No wiesz, siedzę interesy. Siedzę w fabryce. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Maszynę, wszystko stacy. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. O Jezu. Czasami zachowujesz się idź, tak, mamo. Jak twój ojciec. Mamo! Katie, nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam. Mamo! Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Franka! Mamo, proszę, muszę... Franka Malkowicza, rosyjskiego solisty operowego. Możesz go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo! Mamo, słuchaj. Naprawdę nie mam czasu. Oddzwonię do ciebie. Jest uroczy jak dawniej. Jezu! Byliśmy... Proszę cię, rozłącz się. Mamo, muszę już kończyć. Zadzwonię, obiecuję. Kocham. Katie! Katie! Boże, weź ty, kobieto, wyłącz ten telefon, bo po prostu... Co my tu mamy? Podnośnik. Wow! Ale zajebiaszcze! Gdzie to poszło? Ja. What the hell? To jest creepy! Czy to cię teraz zabije? Cia. Czyli coś tutaj muszę sprowadzić najpierw, żeby ta maszynka mogła to odebrać. Dobra, coś włączyłam na dzień dobry. Czekajcie, tu są jakieś drzwi. Jeszcze na górę się mogę dostać. Kurde, wielkie to jest! Fajne, podoba mi się. Co mamy tutaj? Wow. What the hell? To nie jest człowiek, prawda? Bo to się rusza, to wygląda creepy. Dawaj. On żyje, ja wam mówię, że on żyje. On mnie zaraz przestraszy. O, patrzcie. Ja, to się zaczyna robić ciekawe. Przecież to... Dzień dobry?
Och, doprawdy dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy. Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło, by godne było miana sztuki. Tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000. Ja. Ale zwykle mówią do mnie Oskar. Cześć, Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Znowu Zostałem Oskar. Zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Dopiero co miałam Oskara. Kiedy po raz ostatni widziałeś Annę Wollarberg? Dokładnie 72 godziny, 32 minuty i 20 sekund temu. Jej nieobecność opóźnia mój proces produkcyjny. Anna Wollarberg nie żyje, panie Oskarze. Co rozumiesz przez pojęcie nie żyje, Kate Walker? Zepsuta, dezaktywowana, zużyta, zniszczona, wyłączona. Och, to doprawdy przykre. Szkoda, liczyłem na ukończenie mojego procesu produkcyjnego. Świetnie. Nie wiesz, gdzie mogę znaleźć dokumenty fabryki? Nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz w biurze Anny Wollarberg nad halą maszynową. Nad halą, czyli tam na górze. Okej, dzięki. Kiedy będziesz już skończony i w pełni działający, to czy pomożesz mi dowiedzieć się czegoś o Hansie? Obawiam się, że nie, Kate Walker. Mam swoje obowiązki. Gdy tylko otrzymam nogi, muszę udać się do pociągu. Maszynista jest tam niezbędny. Maszynista w pociągu? W jakim pociągu? Mówiłeś, że jesteś maszynistą pociągu. No właśnie. O jaki pociąg chodzi? Ależ Kate Walker, czy nie widziałaś jeszcze tego wspaniałego pociągu, który stoi na stacji? A dokąd jedzie ten pociąg, Oskarze? Pociąg jedzie daleko, doprawdy bardzo, bardzo daleko. Czy zabierasz pasażerów? Moim zadaniem jest prowadzenie pociągu oraz unikanie opóźnień. Maszynista szczyci się swą punktualnością. Zgodzę się jednak z tobą, Kate Walker, że pociąg bez pasażerów to właściwie żaden pociąg. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Dokąd? To będzie za Syberię? Więcej szczegółów udzieli ci Anna. Ale Anna nie żyje! My God, jesteś okropny. Produkcja. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ależ oczywiście. Koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ2003. Moje nogi to XZ2005B. Nie pomyl się, bo model XZ2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów, bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Przepraszam, nie wiedziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. Oh my no god. Dobrze, spróbuję. Będę robić robota! Dziękuję, Kate Walker. Fajnie! Okej, pokaż mi, co masz. No dobra. Miło było cię poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker. Okej. Czyli muszę stworzyć nogi dla Oskara, żeby odjechał pociągiem, który jedzie nie mam zielonego pojęcia gdzie. Okej. Co jest? Co robisz? Co robisz? Biegnij. Czy tu gdzieś tam coś można iść? Aha, i po schodach. Do biura Anny. Nad machiną. To pewnie tutaj w tym kółku. Okej, nie. Nie tam. Halo? Okej. Co widać przez okno? A, nie widać, coś po prostu idzie. Okej, czy już dziś jestem? Aha. Wow! To jest po prostu pozytywka, tak? Coś mam, co mam? Cylinder muzyczny.
A, bo to jest taka A, widzicie. Zablokowane. Okej, okay, jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Aha, czyli wyjęłam stąd ten cylinder, jak go wsadzę, to znowu będzie grał. No to nie, to na razie nie chcę go wsadzać, bo podejrzewam, że mi jest do czegoś potrzebne. Możliwe, że na tej zasadzie Hans będzie rozpoznawał Annę. Że ona będzie miała jak gdyby tą melodyjkę. Szuflady, mój pierwszy guess. Nie. To jest coś o pociągu. Jakieś dane. Które mi zupełnie nic nie mówią, okej. Co my tu jeszcze mamy? Dokumenty. O, Valentine! Drogi Hansie, wiem jak bardzo nie lubisz słowa pisanego, ale nie mam czasu na zrobienie nowego cylindra głosowego. Mam nadzieję, że ktoś z twojego otoczenia będzie na tyle miły i przeczyta ci kilka linijek. Otworzyłam twoje najnowsze plany, to wyjątkowy projekt, być może nawet dzieło twojego życia. Wydaje mi się, że czas nie odcisnął piętna na twym geniuszu. Jestem z ciebie dumna, mój braciszku. Czasami ciężko mi uwierzyć, że widziałam cię w ubiegłym stuleciu. Dla mnie to jakbyś odszedł z was z Valentine'a zaledwie wczoraj. Natychmiast rozpoczęliśmy produkcję zgodnie z twoimi wskazówkami. Lokomotywa została ukończona w tydzień, gdybyś mógł ją tylko obejrzeć. Ale zobaczysz, to ci przecież obiecałam, jest wspaniała. Wydaje się niecierpliwić, by ruszyć swoją pierwszą podróż. Musimy zbudować jeszcze Oskara. Mam nadzieję, że wkrótce go skończę, ale jak wiesz, jego mechanizm jest skomplikowany, a precyzyjna obróbka ręczna wymaga czasu. Jeśli dobrze cię zrozumiałam, chcę, żebym przywiozła ze sobą tę przeklętą, prehistoryczną lalkę, na której myśl, nie wiem nadal w jakim jest stanie, nie wiem czy nadal jest w jaskini, a jeśli tak, to w jakim jest stanie. Lecz jaki wpływ może mieć 60 lat na prezent, który liczy sobie kilka tysięcy? Hansie, odnajdę ją, obiecuję. Męczy mnie teraz grypa, przez co ciężko mi wszystko ogarnąć, ale za kilka dni powinnam wydobrzeć. Sprzedaż fabryki przebiega coraz lepiej, przyjedzie prawnik z Nowego Jorku i podpisze umowę sprzedaży. Wtedy będę mogła... Okej. Stara lalka w jaskini. Stara lalka w jaskini, no dobra. Oh my god. Jeszcze wiem, że ten odcinek już troszeczkę trwa, ale wiecie... to jest ten rodzaj gry, którą bardzo ciężko jest ukończyć gdzieś tam 20 minut odcinek czy coś, bo... Tutaj wszystko się jak gdyby następuje po troszeczku i nie jestem w stanie robić krótkich odcinków, więc one podejrzewam, że no pół godziny to jest minimum, a mogą nawet gdzieś dochodzić do 40 minut czy godziny, tak mi się wydaje. I musicie to jakby zrozumieć, bo no, ten rodzaj gry po prostu wymaga... Okej, to jest ta maszyna, którą ja włączyłam. Chyba nie działa. Czegoś tu brakuje. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Zauważyłam. O, coś się świeci. Chyba nie działa. Coś się zaświeciło. Trójka. Trójka działa. Cokolwiek to jest, trójka działa. Okej. No to jak trójka działa, to tych innych nie ma co ruszać. Dobrze, potrzeba czegoś jeszcze. Czyli coś jeszcze muszę znaleźć, bo nie podejrzewam, żeby tutaj działał cylinder muzyczny, bo to byłoby bez sensu. Ale spróbuję, żeby nie było, że nic nie zrobiłam. Okej, dziękuję. Wiem, że to był głupi pomysł. No dobrze. To znaczy nie mniej lub bardziej jak tylko tyle, że pobieżnie, powiedzmy, przeszliśmy tą pierwszą część fabryki, te pierwsze drzwiczki. Zaczęliśmy powolutku coś chyba rozwiązywać. Nie wiem jeszcze oczywiście na ile jest to wszystko adekwatne i jak dużo tego wszystkiego będzie. Jak na razie wydaje mi się, że kroczek po kroczku sobie radzę, więc w tej chwili nie potrzebuję żadnej podpowiedzi. Także z góry dziękuję, nie psujcie mi gry, bardzo was proszę, bo chciałabym jednak popróbować sama. A jeszcze coś jeszcze bym sprawdziła, tylko zanim skończę. Tak, bo się już zbieram, żeby skończyć ten odcinek. Ale czy ten robot jednak nie przywiózł tutaj czegoś? Bo on się tutaj zatrzymał przy tym czymś. Nie, nic tutaj takiego nie widzę, żeby on tutaj przywiózł. No dobrze. To wydaje mi się, że pierwszą część mamy za sobą. Także ja bym skończyła odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam za oglądanie Syberii. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!